Od razu podjęliśmy bardzo wiele działań, żeby tą sytuację przede wszystkim wyjaśnić. Jestem przekonana oczywiście, że takie zdarzenie miało miejsce. Dla nas jest to pierwsze tego typu zgłoszenie, mimo że mówimy o produkcie, który powstał w kwietniu. Do tej pory nie mieliśmy podobnych. Natomiast powołaliśmy tutaj zespół ekspertów wewnętrznych, którzy sprawdzają całą sytuację. Oprócz tego bardzo blisko współpracujemy z sanepidem i z policją. Obie te jednostki są obecne u nas w fabryce w Mirosławcu i staramy się jak możemy, by dostarczyć im pełny zakres informacji.